Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamilu, to twoje piąte miejsce, to jest tak w połowie drogi między szczęściem i nieszczęściem, to jest zadowolenie, to jest radość, rozczarowanie? No to jest tak chyba wszystkiego po trochę, bo piąte miejsce, no nie mogę mówić, że piąte miejsce jest złe, ale piąte miejsce jest bardzo dobre, bo jestem w szóstce najlepszych zawodników na świecie, jeżeli chodzi o loty narciarskie i... No ale wiem, że stać mnie było tutaj na lepszy wynik, na lepsze skoki, bo te wczorajsze skoki nie były takie dobre, jak choćby dzień wcześniej. No i tyle. Taka trochę niedosyt jest. Masz na swoim koncie do tej pory w życiu jedno zwycięstwo na Mamucie w Planicy, w konkursie akurat jednoseryjnym. Czego potrzeba, żeby z doskonałego skoczka uczynić doskonałego lotnika? Myślę, że niewiele, bo tutaj nie chodzi o to, kto jest lepszy na mniejszych czy na większych. Tutaj chodzi o dobrą dyspozycję w danym momencie, prawda? Sevelin Frank, który nie był jakby, nigdy też nie błyszczał na lotach, jest obecnie w swojej życiowej formie i nie przeszkadza mu to, czy to jest skocznia mamucia, czy skocznia duża, tylko po prostu skacze sobie normalnie i wygrywa. I ja wiem, że ja mu nie ustępowałem tutaj, przynajmniej na treningach, w żadnym skoku, bo skakaliśmy mniej więcej równo i wiem, że stać mi było na równą walkę z nim. No, tylko, że wczoraj po prostu coś nie zagrało i no i wyszło jak wyszło. Ale chyba będziesz wspominał te Mistrzostwa Świata w lotach przyjemniej niż poprzednie. Dokładnie, chociaż szkoda, że dzisiaj tego konkursu nie było. Naprawdę na niego bardzo liczyłem i do samego końca wierzyłem, że chociaż jedna seria się odbędzie. Chociażby dla tych kibiców, którzy tutaj przyszli, bo przyszło ich naprawdę mnóstwo i bardzo im, w sumie z całego serca im bardzo dziękuję za to, że przyszli nas wspierać, że czekali i wierzyli do samego końca, tak jak i my, że te zawody się odbędą. Prognozy na jutro są jeszcze gorsze. Ty osobiście nastawiasz się na to, że uda się jutro skakać, czy już raczej myślisz, że to będzie koniec skakania w Orachowie? Ja oczywiście nastawiam się na to, że skoki będą, bo taka jest moja praca. Moim zadaniem jest przygotowanie się do zawodów i stawienie się tam, gdzie one są, o konkretnej godzinie, prawda? No i liczę na to, że jednak uda się jutro chociażby jedną serię przeprowadzić. I tyle. Myślami jesteś jeszcze bardziej tu i teraz, czy myślisz już powoli o zakończeniu sezonu w Planicy? Nie, raczej tu i teraz. Dziękuję bardzo w takim razie i powodzenia. Dzięki.